Dzień dobry, dziś vlog już u nas w domku. No, jajeczka rosną, tak. Zobaczcie, jak tutaj pięknie u nas. To, co najbardziej lubimy właśnie po wakacjach: pranie i sprzątanie wszystkich gratów. A dziś Colin jeszcze idzie. Dziś w ogóle w nocy wróciliśmy około 4 do domu, 4 nad ranem. Jest za 15:12. Colin dzisiaj ma ostatni dzień w żłobku, ma dzisiaj pożegnanie i też będą mu śpiewać, wiecie, na jego urodziny. Co? Co? No zobacz, widzisz się tu, zobacz. Dobra, mamy już wszystko gotowe. I idziemy, tak? Gotowy? Gotowy na pożegnanie? Aha, okej. Jeszcze wzięłam dla pań róże, białe róże, a dla drugiej pani różowe. I tutaj jeszcze kilka topi. Dobra, pranie mam już jedno w pralce. Kolejna zaprowadziłam przed chwilą do żłobka. I zobaczcie, na razie wygląda sytuacja tak, że to będę musiała na pewno robić na dwa razy, to też i to na jeden raz od dzieci, czyli w sumie będę robić jeszcze 5 prań i jedno jest w pralce, czyli 6. Tak to właśnie wygląda dzisiaj. Taka sytuacja. Sławomir śniadanko robi mamusce. Śniadanko szykujemy, super fajnie. Nie ma jak w domku, co Sławuś? Zimno. Zimno, masakrycznie. Nie, bo słuchajcie, my przyjechaliśmy z 36 stopni do 7 w sumie. No 7 było stopni, jak wylądowaliśmy w Amsterdamie. Także no różnica jest ogromna, ale bobasom to odpowiada. Ale są spokojniejsi trochę tutaj, nie? Tam było za ciepło, naprawdę. Ale tak podsumowując te całe wakacje, powiem wam, że były to naprawdę super wakacje. Bardzo dobrze się bawiliśmy, wypoczęliśmy. No i były to pierwsze wakacje, gdzie naprawdę bardzo dużo zwiedziliśmy i bardzo dużo zrobiliśmy. Praktycznie w ogóle nie siedzieliśmy w domu, cały czas gdzieś jeździliśmy, coś zwiedzaliśmy, coś robiliśmy. Bardzo dużo widzieliśmy fajnych miejsc, nacieszyliśmy oczy, naładowaliśmy się słońcem i jesteśmy naprawdę happy. I teraz możemy zaczynać jesienny vibe. Też będę jechać za niedługo do sklepu, żeby kupić jakieś fajne właśnie ozdoby na jesień i tak dalej. Także koniec wakacji, koniec słońca, zaczynamy jesienno-zimowy vibe i też w sumie nie mogę się już doczekać, bo za niedługo jedziemy też do Polski, za niecałe 2 miesiące, także bardzo szybko to jakoś leci. Ten rok w ogóle tak szybko przeminął, że jestem w szoku. Dziś jeszcze jadę na 18 na rzęski. Sławek na 16 idzie do fryzjera. Także też dzisiaj taki dzień ogarnięcia się dzisiaj. Ja też dzisiaj wieczorem na pewno będę sobie robić jakieś maseczki, jakieś, wiecie, dotlenienie twarzy i tak dalej. No bo wiadomo, skóra jest mega sucha po takim wyjeździe. Słońce, woda, sól, wiecie, to wszystko wysusza strasznie. Usta to mam tak popękane, że szkoda gadać. I dzisiaj właśnie będę sobie testować te moje apisowe produkty, które sobie zamawiałam jakiś czas temu. Na pewno jakaś maseczka wleci, kremiki i tak dalej. Także później zrobimy sobie jeszcze takie domowe spa. Jadę właśnie na rzęski, w sensie jadę pierwszy po Colina, później na rzęsy. Zeszłam teraz do garażu, otworzyłam sobie garaż, schodzę na dół. Jadę na dół windą i nie mam klucza z auta. Okej, mam, nie wiem czy mam jakieś zaniki pamięci czy co, ale po prostu nie wiem, jak można iść do auta nie wziąć, i nie wziąć klucza z auta. Mamusia wróciła. Okej. O, widzę, że tatuś mini kominek odpalił. Tatuś robi nam jesienny klimacik już, proszę bardzo. Wróciłam z rzęs, wykąpaliśmy dzieciaczki. Sławek właśnie próbuje ich uspać. A ja usypiam Colina. Ale jeszcze zgłodniał. Jak zawsze zresztą przed spaniem. Zawsze nagle bardzo jest głodny, prawda? Jak musi spać. No, bardzo smacznego. Czytamy książeczkę i idziemy też spać, bo jutro masz urodziny. Ej, nagle się idziemy do szkoły, nie idziemy do szkoły. Co?
Nagle się idziemy do szkoły. Idziemy do szkoły, książka. Będziemy zaraz czytać książkę, idziemy do szkoły, tak? Tak. Tak się nazywa ta książka. Kolinku, ale jak jemy, to nie skaczemy, bo wy... Bardzo. Kolin, ale proszę cię. Kolin, się udławisz przy... Ten ruch. Jaki ruch? Kolinek, jaki... Nie skaczemy, jak jemy, bo się udławisz. Koliłoś. Zobaczę, czy jeszcze mi się dzisiaj będzie chciało robić te maseczki. A jak nie, to dam sobie chociaż maskę pod oczy, jakiś kremik i chociaż krem na twarz. No kukuk, kukuk ziomen. Kończysz już, ciubek, pójdziemy spać, naprawdę. Wszyscy chcemy iść spać, Kolinek. Cichutko, bo tata usypia twoich braciszków. Słyszysz? Dzień dobry, dziś drugi dzień nagrywania. Ej! Ciubek. Zobaczcie, wszystko poprane i w sumie to popranie tego to był najmniejszy problem. Teraz wszystko trzeba poprasować i poukładać do szaf, a to jest chyba jeszcze gorsze niż samo wsadzenie do pralki. Dzisiaj Kolinek ma urodziny! Tatko i chłopczyk! Wow, co to macie za zdjęcia? Takie same. Super. Kolinek, ile masz lat? Ile dzisiaj skończyłeś lat? 15. 15 już? A, to super. Wydaje mi się, że 4. Raz, dwa, trzy, 4. Brawo. Gdzie mam iść? Tutaj. A. No zobaczcie, jaki Kolin już jest duży, wow, niesamowite, tak? Tak już jesteś duży, brat? O. Była przed chwilą u nas ciotka Lotka, co? Ciocia Dorota i przyniosła ci prezenty? I patrzcie! Mamy balon! 4 latka dla mojego kochanego Kolinela! Bam! Aniołek! Pokaż, co ci ciocia przyniosła fajnego. Tam jest, zobacz. No i proszę bardzo, jaki Kolin zrobił. Patrzcie, dzieci. Jakie dzieci? Patrzcie, dzieci. To się tak robi i robi do środka. No, super. Widzisz? No. A co nie pasowało? Co nie posuwało, co? Co nie posuwało aniołkowi? Tak, damy ściereczkę. Tak, damy ściereczkę. Nic nie działo, nic. Prawie u nas. Kto jest u nas? Tata już jedzie z prezentem, tak? Prawie. No. Ja byłam jeszcze na zakupach spożywczych z dzieciaczkami i przy okazji też na spacerku. Dzisiaj jest piękna pogoda, świeci słoneczko, jest 13 stopni. Także byłam jeszcze pochodzić z nimi, byłam na zakupkach, robię obiadek. Ogarnęłam, zobaczcie, ogarnęłam to pranie. Tak, a ty chillujesz? Tutaj zostało mi jeszcze tylko tyle do prasowania. Mam nagrać, jak chillujesz? No ale chillera, w ogóle macie, wszyscy macie chillery. Wszyscy macie chillery, chłopaki. Kolinku. No, Kolinku, troszkę ciszej teraz, bo zobacz. Lianek ma taką fajną chillerkę, że aż zasnął, wiesz? A ten ma chillerę. A Milanek nie śpi. Milanek obserwuje. Obserwuje nasz licznotek, tak. A ty się bawisz. Kura, w końcu przyszedł papi, co? I co dostałeś? Pokaż. A takie coś sobie wybrałeś? Proszę. Wow! Proszę. Niesamowite. A gdzie jest ta pizza? Gdzie są jego oczy? Co? Gdzie jest ta pizza? Gdzie są jego oczy? Na pewno będą gdzieś naklejki, zobacz tam. Aha, no już myślałam, co to jest. Co to jest? To są oczy i pizza. Tutaj, zobacz. No to jest... A jest, są! Oczy i pizza. Pokaż instrukcję, zobacz to. No.
Też instrukcja. A tu, tu trzeba nakleić pizzę, tu też trzeba nakleić pizzę. Z jego grzbiet. Wow. Wow. I tu masz te naklejki. Magu? Hello. Ej, jeszcze nie dobra. Ubieramy piżamki. Co mam cię nagrać, Dziubek? Ja dzisiaj, ja jeszcze posegregowałam naklejki. Wszystkie naklejki posegregowałeś? Ja widzę, że ty jesteś głównym bohaterem dzisiaj w tym vlogu, mi się coś wydaje. Nie. Nie? Nie. Aha, okej. Okay. Nie, nie, nie. Och, dobra. A dlaczego mam cię nie denerwować? Bo co ty powiedziałaś? Dlaczego mam cię nie denerwować? Bo ty powiedziałeś, że jestem dupa. Nie. Tak. Nie mów tak. Dzisiaj tak w ogóle nie robimy urodzin Colinowi. Dzisiaj ma urodziny, wiadomo, dostał prezenty i tak dalej, ale urodziny będziemy mu robić w niedzielę. Więc ja, na pewno będzie ja też osobny vlog z jego urodzin. Jedno autko sobie muszę kupić. Musisz sobie jeszcze jedno autko kupić? A jakie byś sobie chciał kupić autko? Takie sobie, jest już na telefonie. Aha, to co sobie dzisiaj wybrałeś, tak? To zrobiłam screena na telefonie. To kupimy sobie takiego dzisiaj. To jutro ci takiego kupimy. A gdzie ci kupię, jak już są zamknięte sklepy? Jakoś mi się głos trać. Dobra, ubieramy się w piżamki i idziemy powoli spać. I dzisiaj koniecznie muszę sobie jeszcze zrobić spa domowe, Kolinku, wiesz? Spa domowe? Tak, maseczki sobie z tatą będę robić, jak ty pójdziesz spać. Maski? Nie wiem, są takie specjalne maski dla starszych osób, wiesz? A poczekaj, jesteś już teraz. No ogromny jesteś. Dostaję baskę całą. Lepiej nie, ty masz piękną buźkę. Ty nie potrzebujesz. I pobaluję i nic nie będę widzieć. Idziesz spać? Nie. Aha. Colin, co robisz? Nie. Colin! Nie. Are you okay? Nie. Co to jest? Pokaż mi. Imbir. Sławuś chce się, tatuś chce się leczyć imbirem. Leczniczy imbir. To tato chuje mnie imbirkiem. Daj mi tata. Co ty, daj, czekaj, ja coś pokażę teraz. Co? Co ty robisz? Co ty robisz? Zobaczysz na filmik. Nie dodam tego. Dodaj to. Mama ma dziurawe skarpety, co? Koniec. Bye, oh, bye. No to zadaj to. A co to za śliczne piżamki? Halo, halo. Co to za śliczne Co to za śliczne piżamki, maluszki? A na zdrówko, aniołku. Halo? 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 Aniołki. Nie tak? To jest twój braciszek? Nie. To jest twój braciszek? Nie. No naprawdę? Nie. No naprawdę? Nie. To jest twój braciszek? No naprawdę? Aba. No tak? A ty co? Aba. Abba! O, kto nas obserwuje? Nie. A kto? Nie. A kto? Jobo? Nie. I teraz tak obserwuje. O, psik! O, psik! No tak, gdzie byście chcieli iść? A gdzie chcecie uciekać? Miałam robić domowy spa. Tymczasem jest już 23:08. Colin dopiero teraz zasnął i bliźniaki w sumie też. A ja zamiast robić domowe spa, to robię sobie kanapeczki na noc. Jestem bardzo głodna i nie zasnę. I już oleję to domowe spa, bo zanim bym zrobiła maseczkę, bo zanim przygotowałabym maseczkę, nałożyłabym ją i tak dalej, to bym poszła spać dopiero około 12:00. Więc już to oleję po prostu i zamiast domowego spa to zrobię sobie kolację, przekąskę przed spaniem.
Także kończę na dzisiaj i widzimy się w kolejnym vlogu, jak będziemy robić urodzinki, urodziny Colinowi. Będę robić jakieś fajne przekąski i tak dalej. Wszystko Wam pokażę w następnym vlogu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.